Konkurs Przepis na bezpieczny rower zorganizowany został po raz czwarty na terenie miasteczka ruchu drogowego w parku przy ulicy Wały Chrobrego w Głogowie. Wzięli w nim udział uczniowie klas czwartych wytypowani przez poszczególne szkoły. Najpierw pisali test, potem zaczęły się emocje na jednośladach. W drugiej części wykazują się umiejętnościami praktycznymi na drodze. To są umiejętności przejazdu przez tor przeszkód, ale i przestrzegania przepisów ruchu drogowego, bo na tej trasie znajduje się tor przeszkód specjalny, ale znajdują się tutaj w miasteczku ruchu drogowego również wymalowane dróżki, oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe. Trzeba się do tego oznakowania w odpowiedni sposób dostosować. Podczas konkursu funkcjonariusze zwracali uwagę na jeszcze jeden bardzo ważny element. Na kulturę po prostu zachowania na drodze, bo bez tego trzeciego czynnika, bez znajomości przepisów ruchu drogowego, bez znajomości techniki jazdy i tych umiejętności takich czysto praktycznych, kultura jazdy jest chyba decydująca na drodze. Młodzi uczestnicy konkursu nie mieli wielkiej tremy ani podczas pisania testu, ani w miasteczku ruchu, choć emocji nie brakowało. Wielu z nich ma nawet spore doświadczenie w jeździe na rowerze. Trudne pytania były? Nie, pytania były w zasadzie bardzo łatwe. Łatwo było na nie odpowiedzieć. Powiedz mi, co według ciebie jest najważniejsze podczas jazdy rowerem? Wiedza. No i umiejętność też jest bardzo ważna. Jeśli chodzi o zwykłą jazdę, jakieś tam normalne wycieczki, to kilka lat. A chodzę też na treningi rowerowe i na nie chodzę 2 lata i się ścigam na zawodach. Po Głogowie jeździ się fajnie, bo to jest taka mała miejscowość i trudno się w niej zgubić. Sponsorzy tegorocznej edycji konkursu okazali się bardzo hojni i dzieci wróciły do domów z cennymi nagrodami. Główną nagrodą jest rower ufundowany przez supermarket Carrefour. Puchary zostały ufundowane przez Urząd Gminy Głogów, Gminy Wiejskiej Głogów. Do tej organizacji włączyła się gmina Jerzmanowa, fundując nagrody. Włączył się PSS z Połem w Głogowie, który jest fundatorem dosyć poważnych nagród. Mamy tutaj również udział gminy Kotla, starostwa powiatowego. Wsparcia udzieliły nam też wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego z Jeleniej Góry i z Legnicy, które ufundowały nagrody. Konkurs, jak dodaje oficer pracowy głogowskiej policji, promuje wśród najmłodszych takie cechy jak kultura jazdy, cierpliwość i wyobraźnia. Jak mówi przysłowie, czym skorupka za młodu nasiąknie.